W pełnym tego słowa znaczeniu nierząd z trupami. Nekrofilia w przedwojennym Żradowie. Niedaleko Warszawy, w połowie drogi do Łodzi, znajduje się wyjątkowe, nieodkryte jeszcze w całości miejsce. To zbudowane w całości z czerwonej cegły miejsce było świadkiem oraz uczestnikiem wielu historycznych wydarzeń, jakie miały miejsce w naszym kraju, na przykład rewolucji przemysłowej czy pierwszego strajku robotników na ziemiach polskich w 1883 roku. Od momentu wybudowania pierwszego murowanego budynku fabryki w 1883 roku, tak zwanej Starej Przędzalni, Żyrardów powoli zdobywał nowe rynki zbytu i tym samym wyrastał na potentata w dziedzinie obróbki i produkcji materiałów lnianych. Usłyszano w komnacie hałas, jakby przewrócenie ciężkiego mebla. Policja przechadzała się obok, spostrzegła mężczyznę w samej koszuli, wyskakującego z łoża umarłej. Zrazu myślano, że to był po prostu złodziej, lecz niebawem rzecz się wyświetliła. Był to Jan Dudziński, bohater tego odcinka. XIX-wieczna industrializacja oznaczała pojawienie się w spokojnym od wieków krajobrazie rolniczym Europy miejsc odmiennych od wszystkiego, co znano do tej pory. Były to ośrodki przemysłowe, gdzie para, dym i pył stanowiły stały element codzienności. Wszystkie te miasta budziły lęk, podobnie jak żyjący w nich ludzie, robotnicy. Pracownik winien zarabiać akurat tyle, aby nie umrzeć, twierdził ponoć jeden z fabrykantów. Jak żyli zatem robotnicy w Żyrardowie? Robotnicy, z których wywodził się Jan Dudziński. O ile w okręgach z dominacją przemysłu ciężkiego głos robotników stanowili mężczyźni, przemysł włókienniczy charakteryzował się taniością pracy i płacy. Również wymagania, jakie musieli spełniać robotnicy, były niewielkie. Sprzyjało to praktyce masowego zatrudniania kobiet oraz dzieci. Samokomorne wraz z kosztami ogrzewania pochłaniało od 1/3 do 1/2 zarobków robotników. Na nadzwyczajne wydatki w czarną godzinę zostawały więc w naszej rodzinie maksymalnie 2 ruble. Każdy dodatkowy wydatek stawał się poważnym problemem. Wiele było też zagrożeń z wykorzystywaniem seksualnym w pracy i handlem żywym towarem. Prasa pełna była opowieści o upadku moralnym robotnic. Jak wiadomo jednak, tezy publicystów są z reguły przejaskrawione. Inne, bardziej wyważone opinie mówiły wszak o ogromnym przywiązaniu robotników do swoich wiejskich korzeni i tradycyjnej religijności. A skoro tak, szybki był również ożenek i przyjście na świat potomstwa. Niestety, wspomniane niskie płace sprawiały, że głowie rodziny trudno było utrzymać żonę oraz dzieci.
tej sytuacji nie może dziwić, że praca nieletnich oraz kobiet przerywana jedynie przyjściem na świat kolejnych potomków stawała się nieodzowna. To z kolei prowadziło do problemu niechcianych dzieci, eliminowanego przez działające pokątnie fabrykantki aniołków. Właśnie takim aniołkiem miał być nasz bohater. Krąży legenda, że jego matka urodziła go wczesnym rankiem, pewnego chłodnego jesiennego dnia, i zaniosła w okoliczne krzaki. Jednak zobaczyła podobno zjawę i zlęknąwszy się, zostawiła swojego syna przy życiu. W dzieciństwie Jan Dudziński musiał radzić sobie jak mógł, więc zaczął pracować. A gdy był już dorosły, podjął pracę grabarza na cmentarzu żydowskim w Żyrardowie. Cmentarz znajduje się przy ulicy Mireckiego 3. Został założony po 1874 roku w okresie tworzenia miejscowego dożoru. Wcześniej Żydzi Żyrardowa chowali swoich zmarłych w Iskitkach. Działkę na cmentarz przekazał hrabia Felix Sobański. Do chwili obecnej znajdowało się tam około 100 nagrobków z napisami w języku hebrajskim, jidysz i polskim, pośród których najstarszy pochodzi z 1880 roku. W kartotece cmentarza w Żyrardowskim Instytucie Historycznym znajduje się poniższy opis. Niemal wszystkie nagrobki to pionowe płyty z szarego piaskowca, zwieńczone półkolem, niekiedy z dwoma wycinkami koła po bokach, przypominającymi naszczytniki. Zdarzają się także płyty prostokątne lub zwieńczone trójkątem. Dekoracja nagrobków ma charakter płaskich chrytów. Napisy flankują pilastry, często zredukowane do symbolizujących bazę i kapitel plecionek. Inskrypcyjną częścią płyty oddziela się od górnej, przeznaczonej na kompozycję symboliczną. Pasmo plecionki geometrycznej złożonej z nakładających się rąbów. Kompozycje symboliczne składają się z najpopularniejszych symboli: świeczników, szaf z książkami, puszek ofiarnych, lwów. W nocy Jan Dudziński odkopał grób, rozbił trumnę i sprofanował zwłoki. Następnie zaś pokrajał trupa. Po dokonaniu czynu skradł ubranie zmarłej. Naukowcy wypowiadają się o nekrofilii z obrzydzeniem, ale też ze szczegółami. Jest to najpotworniejsza postać upatrzenia płciowego, polegająca na lubieżnym znieważaniu trupów. Kojarzy się ona zawsze z głębokim rozstrojeniem psychicznym, bo wyobrażenie samo przez się jest straszne i odrażające. Przed którym umysłowo zdrowy się wzdryga, tutaj kojarzy się właśnie z poczuciem rozkosznej przyjemności. W tamtych czasach często karę więzienia zamieniano na przymusową hospitalizację. To był powszechny trend w Europie. Przepisy o nekrofilii wykreślano z kodeksów karnych, przyjmując, że w takich przypadkach konieczna jest interwencja lekarza, nie zaś prokuratora. Nekrofilia dawniej
wcale nie stanowiła niezwykle rzadkiego zboczenia. Była symptomem schorzenia względnie powszechnego. Podobnie polski ekspert, wenerolog, pisał o niej tak, jakby gwałcicieli zwłok spotykało się na co dzień i nawet próbował racjonalizować ich zachowanie. Namacalnie naukowcy spotkali się chyba tylko jednak z tak zwaną symboliczną nekrofilią. Chodzi o to, że zboczenie z tego rodzaju każe swej partnerce udawać trupa, gdyż inaczej płciowe zadowolenie jest dla niego niemożliwe. Zazwyczaj w domach rozpusty prostytutka grająca tę rolę ubiera się w strój żałobny i kładzie się na łoże śmierci. W pokoju obitym wirem przy zapalonych świecach. Wówczas zboczeniec w ten czy inny sposób zadowala swój anormalny popęd płciowy. W 1930 roku pewnego mglistego poranka w gazecie Tygodnik Ilustrowany Światowid pojawiło się ogromne zdjęcie żyrardowskiego nekrofila. Na stronach gazety wyliczono olbrzymią kolekcję przedmiotów, które nekrofil wyniósł z cmentarza. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli kilkanaście śrub podkręcanych od trumien nieboszczyków, kawałki ubrania podrywane nieboszczykom, brewiarze skradzione w grobowcach zmarłych księży oraz kilkanaście niedopalonych gromnic. Dalej znaleziono dwie stare tablice dziesięciorga przykazań, zabrane prawdopodobnie z jakiegoś grobu na cmentarzu żydowskim. Następnie znaleziono dwa krzyże, z których jeden jest oderwany z wieka trumny, drugi zaś wyjęty z rąk nieboszczyka. Kiry, jakim się nakrywa katafalki i inne tym podobne rzeczy. Oprócz tego osobnik ten miał w swym mieszkaniu dwie czaszki ludzkie, pochodzące prawdopodobnie również z cmentarza. Gazeta okrzyknęła żyrardowianina mianem zboczeńca. Pisali także, że był okultystą, szarlatanem, pewnie też człowiekiem niestabilnym psychicznie. Zwyrodniały zbrodniarz, grabarz cmentarza żyrardowskiego w Żyrardowie Jan Dudziński przez dłuższy okres czasu uprawiał straszliwy proceder rozkopywania grobów i grabienia strumień bielizny, którą owinięte były zwłoki zmarłych. Bieliznę tą chował pod poduszką oraz była porozwieszana w jego własnej łazience. I jak wynika z dalszego dochodzenia przeprowadzonego przez policję w tej sprawie, zwyrodniały zbrodniarz miał się dopuszczać wielu profanacji zwłok pogrzebanych na cmentarzu kobiet przez wiele lat. Jak informowała dalej gazeta Światowid, wielkie poruszenie wywołała w Żyrardowie ohydna zbrodnia zboczeńca nekrofila. Przed paru dniami pochowano na cmentarzu dziewczynę lat 17, która zmarła po dłuższej chorobie wyniszczającej organizm. Dziewczyną była mieszkanka Żyrardowa, która zostawiła po sobie męża i roczne dziecko. Ubrana była w długą, białą, lnianą suknię. Na głowie miała delikatny wianek, a jej blade skronia skropione były potem, pozostałym po ciężkiej chorobie. Bose nogi osypane już były ziemią. Dostała się do trumny uprzednio. W nocy zboczeniec odkopał grób, rozbił trumnę i sprofanował zwłoki. Następnie pokrajał trupa tępym,
narzędziem, prawdopodobnie siekierą. Po dokonaniu czynu skradł ubranie zmarłej. Miejscowa policja wszczęła śledztwo i ujęła go podczas profanacji. Oto jak został wykryty. Cała sytuacja miała miejsce na początku 1930 roku, kiedy to patrol policji podczas rutynowego obchodu miasta dotarł na jego peryferię daleko poza centrum. Jakież musiało być zdziwienie policjantów, kiedy to wieczorową porą, przechodząc obok żydowskiego cmentarza, zauważyli jakiś ruch i z zaskoczeniem stwierdzili, iż z grobu wychodzi mężczyzna. Zaskoczeni i zapewne oszołomieni funkcjonariusze, zanim zareagowali na tą dziwną sytuację, spostrzegli, iż owy duch, jak później go nazywali, zauważył ich i szybko wziął nogi za pas. Jednak na swoją zgubę na miejscu porzucił tobołek, który wyciągnął z rozkopanego grobu. Policjanci z góry założyli, iż rzezimieszek powróci po swoją zgubę. I nie mylili się. Skryli się za macewami i cierpliwie czekali na ponowne przybycie złodzieja. Długo nie musieli. Kiedy tylko pojawił się na ich celowniku, został ujęty. Jak się okazało, szybki powrót miał swój błahy i prozaiczny powód. Otóż grabieżcą grobów okazał się nie kto inny, jak dozorca Kirkutu Jan Dudziński. Grabarz znany społeczności żydowskiej Żyrardowa. Postać, która za swój obowiązek miała zajmować się cmentarzem. Okazało się, iż już od pewnego czasu, tuż po kolejnych pochówkach, opuszczał swój pobliski dom, a że znajdował się on na terenie cmentarza, mógł niepostrzeżenie poruszać się po Kirkucie, rozkopywać jeszcze świeże groby, które sam wcześniej przygotowywał, owijać ciała z białych prześcieradeł, i kraść materiał. Następnie ze zrabowanej bielizny szył podobnież koszulę na sprzedaż. Jednak czy naprawdę tak było? Na zdjęciu Dudziński, konwojowany przez policjantów. Obok dowody jego zbrodni. Zrabowana bielizna, tablica marmurowa zrabowana z jednego z grobów oraz bagnet osadzony na kiju, który służył do otwierania trumny. Pozowane zdjęcie, jak go nazywano, zwyrodniałego zbrodniarza, zajmuje praktycznie połowę trzeciej strony 15 numeru Światowida z 19 kwietnia 1930 roku. Po prawej stronie zacięta twarz, zapewne dowódcy oraz wypięty tors z przypiętymi odznaczeniami. Trudno jednak dopatrzeć się rangi każdego z trzech funkcjonariuszy Policji Państwowej. Pomiędzy nimi ustawiono winnego, Jana Dudzińskiemu. Jana Dudzińskiego, któremu zapewne kazano wyraźnie zaprezentować narzędzie, jakim posługiwał się podczas grabieży. W dłoni dzierży on szpadel, którym rozkopywał groby. Natomiast tuż obok
Widzimy wbity w ziemię kij z zamocowanym na jego końcu bagnetem, którym podważał i otwierał trumny. Jakby tego było mało, po obu stronach aresztowanego umieszczono dowody jego zbrodni. Białe, pomięte prześcieradła oraz, aby wyrazić się i ilustrować rangę i wagę popełnionych czynów, zaprezentowano tablicę pokrytą hebrajskimi napisami. Chciano w ten sposób podkreślić, iż straszliwy proceder, jaki uprawiał Dudziński, dotyczy w głównej mierze gminy żydowskiej, tak wrośniętej i rozbudowanej na terenie Żyrardowa. Po przeprowadzonym śledztwie ustalono, iż tego hańbiącego i chodnego procederu dopuścił się najmniej 10-krotnie, stawiając mu również zarzut profanacji zwłok pochowanych kobiet. Za ten złodziejski i nekrofilski proceder został on skazany przez sąd okręgowy na rok więzienia. Tylko na jeden rok.